Witajcie! Dzisiaj akcja Siewnik, Poznaniach Jedynka. Rzecz w tym, że tu słuchajcie, są takie, widzicie, dziurawe te gumy. Tu w ogóle się odpadła, zepsuła i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też dziurawa, o. Więc będzie zmiana tych gum. Tutaj kupiłem to, co mieli w sklepie. Około 12 chyba tego jest. Jedną taką po prostu wziąłem, bo była taka kompletna. Mówiłem, może coś tu trzeba będzie zmienić, może nie, nie wiem. W każdym razie zabieram się za wymianę tychże gum. Tutaj, no niektóre są po prostu założone jak założone, niektóre mają tutaj, widzicie, taką obręcz metalową, o, taką sprężynę do ściskania, żeby to się z tym nic nie tutaj nie działo, nie próbowało dziać. Także jedziemy z tematem. Zobaczymy, zabierzemy się po kolei od pierwszej. Aha, bo to jeszcze widzicie, tu się rusza. Kurczę, bo ja w ogóle nie wiem, jak to się obsługuje, muszę wam powiedzieć, i co się z tym robi, bo jeszcze nie miałem z tym do czynienia. No ale zaraz zobaczymy, czy to się da coś z tym zrobić. O, dobra, kamera na czole, narzędzia i zobaczmy. Jakoś tą sprężynę trzeba ruszyć, nie? O! O ty kurczak. Może byłoby lepiej śrubokręt wziąć, co? Pyk. Dobra, i to się do niczego nie nadaje. Bierzemy nową. To było na dole. O, tylko nie wiem, czemu to takie długie. No i teraz zobaczcie, czy to takie coś, znaczy tu będzie, o, w tą stronę, nie? Prosto. Te łańcuszki, aha. No i takie coś, to się nie będzie tutaj zapychać. Aha, bo to jak podniesie, to będzie chyba bardziej wyprostowane, co? Więc jest dobrze. A jak będzie niedobrze, to się to skróci. O ty dziadu. O, pyk. No i pierwszy zmieniony. I tak pojedziemy z każdym. Do tego jeszcze zobaczę, bo tu są jakieś... Nie wiem, tu trzeba będzie to rozruszać chyba. Bo tu są jeszcze jakieś takie zaślepki przesuwki, żeby odpowiednia ilość ziarna, żeby za dużo nie szło. W każdym razie tu widzę, te zagrabiacze ma. To co tutaj dorobił, bo to nie jest oryginalne na pewno. No ale zobaczymy. Jest jaki jest. Dobrze, że jest. No to działamy. No, już tutaj 2, 4, 5 założonych. Będę potrzebował jeszcze raz, 2, 3. Ten jeszcze jest dobry. Ten wygląda na nowy. 4. Ten nowy. 5. 6. 7. 8, 9. Zobaczymy, czy mi wystarczy. A jak nie, to trzeba będzie jechać do sklepu. A ile mam? Tak, 9 muszę wymienić minimum. 2, 4, 6, 7. No, czyli się kłania sklep, bo nie było. Wtedy wziąłem wszystkie, ile było, bo chciałem w ogóle wszystkie wymienić. Ale no, nie było tyle tych gum, więc czeka mnie jeszcze wyprawa do sklepu. I tam będę jechał, a to zobaczcie, bo to się już niczego nie nadaje. O! A w międzyczasie, słuchajcie, to wam jeszcze powiem taką, pokażę wam taką niespodziankę jeszcze, bo no, część osób wie, ci, którzy dokładnie śledzą
i mój kanał, i stronę, grupę na Facebooku, także to wiedzą. Ach ty, trzymam tą kamerę i muszę to jedną ręką zakładać. O, dobra. Że coś tu się ciekawego jeszcze szykuje, słuchajcie. O. O. Albo jeszcze nie. Sobie to wrzucę tam. Tutaj obniżymy tą sprężynę. I ją, zobaczcie, ją biorę. Tu biorę raz. Tu biorę ją. Drugi raz pod ten kołnierz. No patrz, jak na złość nie chce, a tamte zdjąłem palcami. O. O. O, jest. I teraz to. No i następny. I tak to wygląda każdy po kolei. Każdą po kolei tą rurkę tak w ten sposób robię. No ale słuchajcie, bo jadę dzisiaj jeszcze do sklepu właśnie do Agromy. Pamiętam, że mówiliście, żeby skorzystać z tej firmy Agrobis, ale jakoś musiałbym czekać przez internet, a wiecie, że ja jestem cały czas na walizkach i w każdej chwili gotowy do wyjazdu, więc nie bardzo było jak to wszystko, bo będę, nie będę i tak dalej, takie nie wiadomo co, ale jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, bo wczoraj już na sam koniec roboty już miałem jechać, ale jeszcze wrzuciłem tutaj tego Zetora, żeby on już tutaj był, a tam dwie 60 na podwórku stoją. Teraz tak, słuchajcie, bo on tutaj powinien mieć albo tą miskę, tą dużą, albo, bo to jest chyba 48 rok, z tego co pamiętam. Tak, to jest, natomiast może być 47 na 48. Numer jest 10226, więc to jest bardzo wczesny model. 47, 48. I on tutaj powinien mieć miskę tą, która jest w innym zatorze. I chyba tak będę to po prostu robił, bo tutaj widzicie, mam jedno zawieszenie, niestety bez miski. I na razie chyba bym musiał kupić jakąś byle jaką taką, cokolwiek, żeby po prostu to zawieszenie uskutecznić. Zaraz. Bo to jest jedyne, to pójdzie tam, a to pójdzie tu i to zawieszenie zostaje w sumie tak chyba na luzie. Ale to zobaczymy. W każdym razie ten Zetor już jest tutaj. Na parkingu, że tak powiem. Drugi jest tam z tyłu. Aha, bo tam właśnie miałem tą jeszcze tą linkę, tylko się zastanawiałem. To można drzewo rwać właściwie. A tutaj czemu to jest takie coś? Ach, bo ona się urwała, widzę. No i co, Jarek mi nie powiedział, coś tu kombinował, a nie powiedział co. No mniejsza z tym, trzeba będzie ją wobec tego skrócić i porobić. To jest drobiazg, także nie ma się co ten tagować. W każdym razie, co Wam jeszcze chcę powiedzieć? Aha, no, tura odpalę. Jeszcze jadę właśnie do tej Agromy, żeby kupić ten rozdzielacz. Fajnie, żeście mi powiedzieli, że po prostu tam z tyłu założyć ten trójnik. To chyba Paweł, o ile dobrze pamiętam, podpowiedział mi takie coś. Ale jeden z kolegów też na grupie na Facebooku pokazał właśnie, że tam takie sobie trójniki pomontował. Dla mnie to jest świetna sprawa, ponieważ ja nie bawię się w żadne tam właśnie kiszonki, jakieś takie rzeczy. To ma być tylko tur pomocniczy, to jest absolutnie pomocniczy, to on nie ma takiej roboty, że codziennie coś. Nie. Tu jest tylko właśnie, o, powiedzmy, podnieść tego, zawieszenie przejechać, postawić, dokręcić, zdjąć, powiedzmy, silnik, założyć silnik. No takie drobiazgi, o, na przykład tą przyczepę rozładować, ten kultywator zdjąć, bronę ciężką tak samo zdjąć i tak dalej, więc to są takie rzeczy, drobiazgi, ale Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. A tu jest właśnie Zetor i tutaj by się do tego przydało na razie. Dobrze mówiłem, że na razie jakaś miska, żeby po prostu postawić go na kołach, żeby stał. Więc jeżeli ktoś ma z Was jakąś miskę do Zetora, ona powinna być duża. Najchętniej bym, bo to jest też Zetor na tych małych kołach, właśnie, znaczy na tym małym zawieszeniu, na tym prostym, jak to, z taką michą. Jakby ktoś miał z Was taką michę, to ja chętnie polecam się pamięci, chętnie ją kupię, bo brakuje mi właśnie do tego.
jeżeli postawisz to na kołach, to już będzie po prostu też inna rozmowa. Ja to, no tak, przygotuję, kiedy przygotuję, ciągle jestem na wyjazdach, jak nie powiem co. No i koła napompować i zobaczymy, może pojadę jeszcze w pole pozbierać te śmieci, coście wczoraj widzieli, po prostu masakra jakaś. Ale wam pokażę jeszcze nowy nabytek, nowy. Taram! Kabina żółta do kabina do żółtej 60 kunów. Tutaj jak jechałem, słuchajcie, bo widzicie, tu taki kołek jest zamontowany, ale tu mi wyleciał bolec i nie wiem, tutaj też wyleciał, więc nie będę otwierał, ale drzwi się fajnie otwierają. Kabina jest w porządku. Tu brakuje mi właśnie tych mocowań, ale tam Leszek mówił, że po prostu, żebym to dorobił. Jeszcze tam kilku z was podpowiada w to samo. Tu ja wcześniej nie wiedziałem, bo też bym inaczej zwrócił na to uwagę. Tu po prostu zostały te uchwyty, mocowania obcięte, prawda? Bo one były tam do samego dołu. Jeden z kolegów, dziękuję bardzo, pokazał mi fajne zdjęcia. Mam na Facebooku, na grupie. Tam zadałem pytanie a propos... Tak, to na grupie chyba u Adama. Pozdrawiam cię, Adam. To było na grupie Ursus C360 i tam właśnie pytałem o te mocowania do kabiny. Także takie coś po prostu jest mi potrzebne. Tu muszę jeszcze, jakbyście ktoś miał tą długość od ramki do końca, żebym po prostu to sobie dospawał tutaj, a nie potem kombinował na ciągniku, jak to zrobić. Chociaż jak jest tur, to tak, tamte przednie założę, bo nie będzie problemu. Natomiast tu przytrzymam na turze tutaj sobie jakoś, ale to zawsze jak jest wymiar, to jest wymiar, tak będzie mierzenie, celowanie i tak dalej. No, w każdym razie jest kabina, słuchajcie, bardzo fajna. Muszę powiedzieć, że myślałem, że będzie dużo mniejsza, ale jest zupełnie wystarczająca. Tutaj tylko tą dechę wymienię, dechę pilśnię i już nie będzie ani kapało, ani wiało, słuchajcie, będzie można w polu robić, a w razie czego, tu właśnie, słuchajcie, jest jeszcze ramka ta fajna, tylko do otwierania, widzicie, ona się otwiera, tylko muszę, teraz nie będę, bo kabina stoi na tych deskach, więc nie chcę się tutaj po prostu w to jakoś, ale ona się na pewno jakoś otwiera, bo tu są zawiasy, widzicie, i tylko tą szybę muszę kupić. Chyba że ma ktoś niepotrzebną, to chętnie odkupię taką szybę. No parę dupereli, słuchajcie, no co, jakieś tam tą gumę kupić, tutaj pouszczelniać, to takie. Kabina jest i będzie ok. Także będzie też montaż kabiny, ale to dopiero jak tur się uruchomi już całkowicie i przede wszystkim te mocowania. A nie daję rady ze wszystkim, bo prawdopodobnie, słuchajcie, wyjeżdżam w niedzielę. No i teraz będzie sytuacja taka, że jeżeli Jarek będzie miał czas, to będzie już się bawił z siewnikiem, więc staram się go przygotować. Tak, żeby po prostu nie musiał tu nic kombinować, ja to wszystko zrobię. Instrukcje obsługi do siewnika też. No jest jaki jest, ale tragedii nie ma. Także no tu osy, zobaczcie sobie, nawet jeszcze zimują. O, ta spadła. Ale w każdym razie będzie siane. Dobra, wracam do montażu i jak będę jechał po ten rozdzielacz i będę jechał jeszcze po gumy, to się zdzwonimy. Wracamy na wizję. No. Także tu już większość wymieniona. Tu jeszcze jest ta stara, ale ona jest... Nie wiem, też bym ją wymienił, kurczę, bladę może. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk kupić jeszcze i spokój. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lejków. Czyli ile on ma szerokości? Raz, 2 metry? Nie wiem. Czy 2,5? Tu mam jeszcze jakieś takie ziarno starodawne, resztki gum. Ale tutaj sobie te zapasowe części schowam. Sprężyna, lejek boto, przy siewniku takie rzeczy, nie wiem po co jest ta śruba tutaj długa, ale niech se będzie. W każdym razie tak, trzeba będzie jeszcze chyba te sprężyny tutaj sprawdzić, bo to jest, część się rusza, część się nie rusza. Nie wiem do czego one są, znaczy domyślam się, że tam chodzi o odbijanie tego, żeby one się ziarno wypuszczały, więc przydałby się jakiś WD-40, co? Żeby to
nie wiem, czy jakieś inne takie dziadostwo, żeby to psiknąć, psik i wtedy to się rozrusza. Dobra, w każdym razie tak, 7 gum, 2, 4, ta jest niby nowa, no dobra, 5, 6, 7, o, tu jest jeszcze, ta mi się zgubiła, 8, no i zobaczymy, i będzie praktycznie zrobione i tyle. Także tu narzędzia nie będę ich zostawiał tak, o, bo to może deszcz popadać. Idę, w każdym razie zdam narzędzie na miejsce. A jeszcze sznurek. Sznurek też ważna rzecz. Nigdy nic nie wiadomo. Miejsca nie zajmuje, ale chociaż kawałek sznurka zawsze jest potrzebne. Dobra, to wobec tego jadę do Agromy kupić brakujące gumy. No i zobaczymy ten rozdzielacz jeszcze. No słuchajcie, wracam już z zakupów z Agromy. Także coś tam udało mi się kupić, ale niekoniecznie to, co chciałem, bo zobaczcie, widzicie te gumy razem z tymi plastikami, co to miałem jedną tam, bo co się okazało, po prostu nie mieli samych gum i facet wziął do sklepu takie właśnie razem z tymi plastikami, więc wziąłem to, co miał, bo mówię, no nie będę się po prostu czekał, potem jechał jeszcze raz i tak dalej, rozbiorę to i tyle. Może te plastiki kiedyś tam będą potrzebne, może nie będą potrzebne, nie wiem. W sumie to się nie psuje, ale chodziło mi głównie o to, żeby ten siewnik był już przygotowany praktycznie do roboty, do siewu. No i słuchajcie, kupiłem jeszcze złączki do tura, także być może jeszcze dzisiaj tura uruchomię, zobaczymy, jestem bardzo, bardzo ciekawy. Bo rzeczywiście po tym, co napisaliście mi odnośnie tego rozdzielacza i jeszcze tam pobyty w innych prywatnych wiadomościach i tak dalej, no to okazuje się, że w sumie po co generować koszty i tak dalej. Kupiłem złączkę do przyczepy, kupiłem dwie mufy, jednego nypla, bo nie mam pewności, jaki tam jest ten przewód, który mam od tura, więc kupiłem nypla 20x22 w razie czego, no i jeszcze kolano takie 22x22, żeby to po prostu wszystko połączyć, poskręcać, i właściwie będzie potrzebne, to się odkręci, będzie, nie będzie potrzebne, się przykręci, powiedzmy, czy odwrotnie, to co ja gadam, ale mniejsza z tym, ważne jest to, że w sumie co mi to przeszkadza, że sobie odkręcę i założę tura, że sobie odkręcę i przykręcę przyczepę, jak będzie potrzebne. No przecież to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Także zobaczymy, może akurat będzie działało. Ja mam nadzieję, że olej w skrzyni będę musiał też sprawdzić, czy jest tyle, ile trzeba, czy nie. Ale no to się wszystko okaże, sam jestem ciekawy, bo jakby podniósł dzisiaj tura, no to byłoby naprawdę super sprawa, bo mogę się zabrać za inne rzeczy. No i słuchajcie, jeszcze jest inna sprawa, rozmawiałem z szefem a propos pracy, więc zostaje jeszcze parę dni, także nie jadę w tą niedzielę. Cieszę się naprawdę z jednej strony, bo będę mógł trochę rzeczy porobić, które są dla mnie bardzo ważne i w polu, i przy maszynach i tak dalej, to właśnie ten tur i siewnik i jeszcze parę innych spraw załatwić. No a trochę mnie to martwi, no bo wiadomo, no trzeba zarabiać kasę, no się po prostu z nieba nie spada, a tu widzicie wydatki na każdym kroku, no. I nie ma, no jak się zaczyna, co innego jak ktoś ma gospodarstwo, słuchajcie, po dziadkach, po rodzicach, no to wtedy właściwie wszystko już ma i tam tylko po prostu tego pilnować. A kiedy ja startuję od zera ze wszystkim sam, no to też to jest inaczej. Ja także po prostu tu, gdzie się człowiek nie obróci, to po prostu znika wszystko, także jest to w tym momencie naprawdę ciężki temat, no ale muszę go jakoś ogarnąć i stąd te wszystkie moje tułaczki po świecie. Także co, kupiłem jeszcze wężyki, tu widzieliście, to są wężyki do zbiorniczek hamulca i wężyk od hamulców, ten metalowy, dlatego że przy zakładaniu kabiny tam uszkodziłem go w jednym miejscu,
No i niby to tam, wiecie, przełożyłem, przecisnąłem tam jakoś po kombinacje alpejskie, ale w razie czego, no, żeby nie było, po prostu niech to sobie będzie jak trzeba. Co jeszcze? No chyba tyle po prostu. Zobaczymy, zajedziemy na miejsce, będziemy sprawdzać, montować dalej siewnik i przejdziemy do tura. No, siewnik już przygotowany, gumy pozmieniane. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Także w razie czego, tam jeszcze mam chyba 3 albo 4 gumy na zapas. W razie co, te sprężynki, które powiedzmy, o tutaj są, widzicie, tu na niektórych ich nie ma, znaczy akurat tu pokazałem co jest, o, ale tutaj ich nie ma. W schowku są, tutaj jest kilka sztuk, nie wiem, z 10 czy coś takiego, także spokojnie. No i co? No siewnik jest, słuchajcie, co mogę o nim powiedzieć, no wygląda na ostatnich nogach, że stoi. Ale jak się da go wykorzystać jeszcze, to go wykorzystam, a potem po prostu, nie wiem, zarobię trochę kasy, to kupię drugi, jakiś inny. Na razie nie będę sobie tym głowy zawracał. Byleby zasiał jak trzeba. A potem się zobaczy. Dobra, tak jak mówiłem, idę zaglądać do tura.